sumie to ja też mogłabym zjeść jakoś. Tak, ja ciężko pracuję, oni się ryją. Że to jest dobry kadr. Jest też Piotr i Emila. Proszę. Próbujemy coś napisać. Właśnie przed chwilą oglądaliśmy głupie filmiki na YouTubie. Taka jest nasza próba. Tak. Nie wydnij się, nie. Oglądaliśmy kabaret Ani Mru Mru. O, tyle. Tak. W tej kwestii. I był fajny, była turysta. Mateusz się nie ogolił. Ja jestem waszą motywacją, pamiętacie? Czekajcie, 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 czekajcie. Motywacja jest na Wikipedii. Korzystając z okazji, puść, puść. Kurna gruba się. No gdzie? Zapalić mi proszę światło, bo mi w oczach wie. Czemu jest twarz wodą? Swobodą? Wyszedł z mieszkania. Jest progres. Weź to. Jak to się wyłącza? To jest dobre. Dobrze, no teraz chwilę. Co się chwilę. Stało po chwili? Gdzie był chemik, bo mam spokojnie po chwili, co? Kto? Jak? Maciek? Wyszedł z sklepu, a drzwi do samochodu otworzył się. Ten zawsze spokojnie wszedł do Ena. Nie no. Mercedesa, jeżeli już. Dużo dni marki, nie. Volkswagen. Samochód stoi, a w niej siedzi dwóch SS-manów. No. On, Paulinka już jest przerażona, taka, no tak. Paulinka, pas. Uspokajam Paulinkę, tak. A on taki, uspokaja ciepłym spojrzeniem. Zuzy majty. A potem wychodzi. Pas. No wychodzi, Idzie. Dziękuję bardzo. Elo. SS-man do niego podchodzi, otwiera mu drzwi. No tam on sobie, otworzył. No otworzył, tak było wtedy. Chyba go zagonił, nie? No otworzył. Nie, mu właśnie tak delikatnie mu otworzył, tak reakcjonowała Paulinka. I on siadł, chrapnął drzwiami SS-man, poszedł do przodu, otworzył. I palca przyciął. Ten, siada i uwaga, sprzęgło. Jeźdź. Gdzieś tam i poszczególowej reakcji. Maciek miał zawiązane oczy i nie wiedział, gdzie jest.